Dzień dobry, witam na kanale Paferę w poniedziałek z panem Bartkiem. Na tym nagraniu porozmawiamy sobie o absurdach dotyczących stref czystego transportu, można powiedzieć strefy czystego absurdu. Wykażę to zwłaszcza na przykładzie tej uchwały w Krakowie, strefy czystego transportu w Krakowie. Ile jest tam absurdów? Można wskazać takich 10 kluczowych absurdów. Zaczynamy po kolei. Po pierwsze, no, te strefy czystego transportu oczywiście uzasadnione są piękną ideą o czystym powietrzu i zdrowym życiu, no ale tak naprawdę to jest ściema. Powietrze w Polsce poprawia się już od wielu lat, od 10 lat ponad walczymy ostro ze smogiem. Czy ludzie od tego są zdrowsi i żyją dłużej? Nie, nie, dlatego że nawet życie, długość życia się w Polsce skróciła, dlatego że ograniczono dostęp do służby zdrowia w trakcie COVID-u. A poza tym główną przyczyną chorób jest coraz bardziej przetworzona niezdrowa żywność i zły styl życia. Natomiast ja tu chciałem pokazać pewne dane i pewne twarde fakty, które może też was, innych blogerów, zainspirują do tego, żeby to rozwijać, żeby to gdzieś w jakichś petycjach, argumentach, żeby to wygłaszać, przekonywać ludzi, że to jest tak naprawdę ograniczenie naszej wolności, jakaś ideologia, biznes, bo chodzi o to też, żeby ludzie wymieniali stare auta na nowe, jak będą kupować auta, to na kredyt, będą banki na tym zarabiać i tak dalej. No i będzie generalnie to prowadziło do zubożenia społeczeństwa. Pierwszy absurd, poprawa powietrza. To jest bzdura, którą bardzo łatwo wykazać. Teraz wam pokażę dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące właśnie stężeń zanieczyszczeń powietrza i tu się skupimy na tlenkach azotu, bo to one właśnie są produkowane w wyniku spalania paliw płynnych przez samochody, bo tam można jeszcze analizować pyły, no ale to już te pyły się biorą z różnych innych źródeł, z kominków, w ogóle z pyłów przylatujących z nad Sahary, więc skupiamy się na tlenkach azotu w tym momencie. Popatrzcie, wchodzimy na stronę powietrze.gioś.gov.pl, archiwa, no tutaj ten adres będzie w opisie filmu, tutaj można sobie pobrać dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza, ale też sobie można wygenerować. No i weźmiemy sobie na przykład tutaj małopolskie, powiat krakowski i tutaj zaawansowanych sobie weźmiemy aglomeracja krakowska, wyszukamy sobie i pojawiły nam się tutaj jakieś stacje. A, jeszcze wybieramy zanieczyszczenie dwutlenek azotu, szukaj. I weźmy sobie dwie pierwsze stacje. A jako datę wybierzemy sobie okres pandemii, czyli i lockdownu, tego całkowitego lockdownu, kiedy był zakaz poruszania się. To był kwiecień od 1 do 11 kwietnia. Tutaj sobie wybieramy datę. Cyk, cyk. Do 11 kwietnia. To było rozporządzenie od 1 kwietnia do 11 kwietnia był zakaz poruszania się. No i zobaczmy, jakie wtedy były stężenia, czy powietrze było czyste. Jeszcze raz sobie tu zaznaczam. Wybierz zaznaczone. I tu może sobie na początek, no weźmiemy sobie od razu agregaty danych, żeby było szybciej. Wyświetl tabelę. Jeśli śpisz na boku, musisz to usłyszeć. Zwykłe poduszki nie są zaprojektowane geometrycznie, aby pasować do ludzkiej głowy. Może... No i mamy tak, że na Alei Krasińskiego tutaj mamy poszczególne dnie i tutaj są średniogodzinne odczyty. W każdym razie na Alei Krakowskiego, czyli stricte centrum Krakowa, było 52 w tym okresie średnio, a na Bujaka, to są już troszeczkę bardziej obrzeża Krakowa, były 34 mikrogramy na metr sześcienny dwutlenki azotu. Czyli w 2022 roku, w kwietniu, podczas lockdownu, mieliśmy takie stężenia zanieczyszczeń powietrza, dosyć wysokie, one przekraczają normy, mimo tego, że ruch samochodowy był ograniczony o ponad 50%. A teraz weźmy sobie następny rok, 2021. Ten sam okres, kwiecień, od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2021. Tu mamy daty wpisane, szukaj i jeszcze raz to samo, te dwie stacje. Jeszcze pamiętajcie, 52-34. Teraz sobie na nowo. I co? 42 i 26. Tam było... Czyli w 2021 rok po lockdownie, kiedy auta już jeździły normalnie, stężenia były niższe niż w czasie lockdownu. To można sobie, każdy sobie może sam jeszcze raz posprawdzać w różnych innych stacjach na stronie właśnie Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Drugą bzdurą jest to, że strefy czystego transportu nas uzdrowią, bo będzie mniej smogu, to będziemy zdrowsi. To jest kolejny absurd i też teraz wam pokażę na oficjalnych danych, że to nie jest tak, że tam, gdzie jest mniej smogu, tam ludzie są zdrowsi i chorują mniej na raka. Wchodzimy sobie na stronę Krajowego Rejestru Nowotworów. To jest rejestr prowadzony od 20 lat przez Narodowy Instytut Onkologii. No i wybieramy sobie na przykład zachorowania i zgony, wybieramy sobie tutaj mapy.
mapy Polski i bierzemy sobie typ mapy, województwo, statystyki, współczynnik standaryzowany, żeby to było wiekiem standaryzowane, żeby ktoś nie mówił, że w jakimś województwie jest więcej starszych osób. Bierzemy zachorowalność, bo zgony to już wynikają jakby z dostępu do służby zdrowia, zachorowania wynikają jakby z jakichś tam przyczyn. I teraz nowotwory. Wybieramy sobie C34. O, ostrzelaj płuco, C34. Mamy tutaj już ten nowotwór wybrany, weźmy sobie kobiety, bo one mniej palą papierosów, więc tutaj będzie ten efekt palenia papierosów mniej wpływający. Generujemy sobie mapę i zobaczcie, na północy, tam gdzie jest Pomorze, ta zachorowalność jest na poziomie 40, ponad 40, czyli nad morzem, tam gdzie jest czyste powietrze. A w Małopolsce, na Podkarpaciu, tam gdzie ten smog jest największy, 25-21. Czyli tutaj, no, nawet na Śląsku też jest niżej niż nad morzem. Opolskie 27. Tutaj zobaczcie, znacznie niższa jest zachorowalność na raka płuc wśród kobiet na południu Polski, tam gdzie jest największy smog, niż na Pomorzu, tam gdzie wieje, tam gdzie jest czyste powietrze. Także kolejny absurd. I podobnie jest astmą ostrzelową, to też nie jest tak, że tam gdzie jest największy smog, tam jest więcej astmy, tu jest badanie, publikacja naukowa, epidemiologia astmy ostrzelowej u osób dorosłych w województwie śląskim na podstawie wtórnych danych epidemiologicznych. I tutaj też mamy taką mapkę, gdzie jest Rybnik, bo mówi się, że Rybnik jest największą stolicą polskiego smogu, najbardziej skażonym miastem w Polsce. I co? Tutaj jak zobaczymy właśnie te okolice Rybnika, to na całym Śląsku tam akurat tej astmy ostrzelowej jest najmniej, więc to też jest dowód na to, że tam jest największy smog, nie powoduje, że tam ludzie bardziej chorują na astmę, bo na przykład gdzieś tam w powiecie tarnogórskim, no zresztą to jest napisane. Największe wartości dotyczyły powiatów Tychy i Tarnogórskiego, najmniejsze odnotowano w powiatach wodzisławskim i rybnickim. I tutaj są wskaźniki standaryzowane, współczynniki zapadalności na astmę w poszczególnych powiatach województwa śląskiego 2006-2010. Trzeci absurd, największy absurd strefy czystego transportu w Krakowie to to, że objęto nią całe miasto. Rzekomo miałoby to być sprawiedliwe, bo tak władze tłumaczą, że nie chcieli tutaj dyskryminować tych, co mieszkają w centrum, więc najsprawiedliwie będzie objąć całe miasto. No jest to kolejny absurd i bzdura, bo to nie jest żadna sprawiedliwość, kiedy ludzie na obrzeżach miasta, obrzeżach Krakowa mają autobus co godzinę, a ci mieszkańcy w centrum mają autobus, tramwaj co minutę. Wiadomo, że teraz zakaz aut będzie bardziej uderzał w te osoby na obrzeżach miasta, którzy będą musieli do centrum, do szkół, do miejsc pracy czy do instytucji jakoś dojechać i zajmie to o wiele dłużej bez samochodu niż tym, którzy mieszkają w centrum i mają gęstą sieć połączeń. To jest tak samo, gdybyśmy powiedzieli, że zakazujemy wózków inwalidzkich i to jest sprawiedliwe, bo zakazujemy im tych wózków zarówno zdrowym, jak i chorym, ale wiadomo, że ci chorzy, niepełnosprawni, no to ich to bardziej dotknie niż tych ludzi zdrowych. Także to jest kolejny absurd, że objęto strefą czystego transportu cały Kraków, łącznie z parkingami, park and ride, szpitalami i dojazdami do autostrady. I tu kolejny absurd, czwarty już absurd, bo strefa czystego transportu w Krakowie wychodzi poza autostrady. Autostrady są wyjęte z tych ograniczeń, więc po autostradzie może jeździć auto bez żadnych norm emisji, tam ta strefa czystego transportu nie obowiązuje, tam jeżdżą tiry, które spalają diesla, no tam w ogóle nie ma żadnej ekologii, na tych nie dotyczy ekologia autostrad, no więc jaki jest sens ustanawiania strefy czystego transportu poza granicami już właśnie tej autostrady, kiedy wiadomo, że tam te emisje z tej autostrady są bardzo duże. No i oprócz tego piąty absurd, objęto cały Kraków, całe miasto tą strefą czystego transportu, no to jeszcze objęto ją permanentnym zakazem, więc ona będzie trwać, obowiązywać całą dobę, cały rok. Czyli nie będzie tak, że będzie można sobie starszym autem gdzieś tam raz na ruski rok wjechać. Nie będzie można w nocy na przykład przejechać, kiedy nie ma korków. W ogóle nie będzie można wjechać. Taki jest zamysł tej strefy czystego transportu w Krakowie, to jest głupota. No kolejna, szósta głupota, to już w ogóle był ten obrazek, może też go pokazać. To jest taka grafika przedstawiającego Dodge'a, który spełnia normy emisji, ale emituje znacznie więcej zanieczyszczeń niż małe Seicento. I to Seicento będzie zakazane w strefie czystego transportu. Nie będzie mogło tam wjechać do Krakowa nawet raz w roku. Dziadziu sobie nie będzie mógł gdzieś tam z Limanowej przyjechać się zbadać do szpitala w Krakowie. A ten kto inny SUV-em czy Dodge'em 5-litrowym, który będzie spalał, emitował tych dwutlenku azotu wiele więcej, może sobie na okrągłe jeździć całą dobę i emitować dowoli tych tlenków azotu. Tutaj mamy
tylko normy emisji CO2, które też będą duże, ale oprócz tego jeszcze są te emisje tlenku azotu. To więc tutaj strefa czystego transportu w ogóle nie reguluje tego, ile ktoś spali tego paliwa. A przecież no, jest różnica, kiedy ktoś starszym autem wjedzie parę razy w roku, czy parę razy w miesiącu, tylko na chwilę, gdzieś na obrzeżach nawet miasta, a tym, że ktoś sobie będzie jeździł na okrągło dużym autem z dużym silnikiem, który emituje dużo spalin. No i kolejna kwestia, siódma, no to w ogóle ta strefa czystego transportu tak naprawdę nie wykluczy korków. No te korki nadal będą, jeżeli będzie idiotyczne zarządzanie miastem, jeżeli będzie się pasy ruchu samochodów zamieniać na ścieżki rowerowe, no to nie dziwmy się, że później w taką pogodę w zimie no powstają korki. Do tego remonty, nieprzemyślane remonty, które się przedłużają, które też powodują korki. Nieprzemyślana, nieskoordynowana sygnalizacja świetlna. No generalnie miasta są zarządzane tak, żeby sprzyjać korkom, więc ta strefa czystego transportu nie wyeliminuje tych korków i nie wyeliminuje błędnego zarządzania miastem. Tutaj można wiele dobrego zrobić, wiele rzeczy usprawnić. Samo planowanie miasta, no być może można by było te miasta planować tak, żeby ludzie musieli się mniej poruszać. No ale o tym się nie mówi, no tutaj trudno to zweryfikować, ale wali się taką propagandą, że tu strefa czystego transportu wyeliminuje stare auta i będzie mniej aut, będzie mniej korków. No i ósmy absurd, nalepka. Każde auto wjeżdżające do strefy czystego transportu będzie musiało mieć nalepkę. Teraz się oczywiście mówi, że to niekoniecznie będzie nalepka, że to będzie jakiś system, który będzie coś tam sczytywał, że to będzie elektroniczny, to będzie takie bezproblemowe. Nie, na razie w uchwale krakowskiej i w ustawie jest napisane, że ma być nalepka. Każde auto uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu ma mieć nalepkę przyklejoną na szybie. Czyli jeżeli masz nowe auto, chcesz jeździć po Krakowie, musisz mieć nalepkę. Jeżeli masz motocykl, motocykl też jest dopuszczony do strefy czystego transportu. Każdy motocykl, bez względu na emisję spalin, czyli jakiś tam dwusuwowy motocykl, też będzie mógł jeździć po centrum Krakowa, ale musi mieć nalepkę. Co to ma wspólnego z ekologią? No to jest jakiś kolejny absurd. No ale nalepkę nie tak łatwo będzie zdobyć, ponieważ nalepkę będzie można zdobyć tylko korespondencyjnie, czyli nie będzie można jej uzyskać od ręki, że sobie na przykład ktoś, jakiś turysta z Polski, z Europy, przyjedzie do Krakowa, pojedzie do jakiegoś punktu i sobie odbierze tą nalepkę, bo pokaże na przykład dowód rejestracyjny, że tam ma taką normę emisji, powinien się sprawdzić. Nie. Procedura jest taka, że będzie trzeba wysłać jakieś dokumenty i gdzieś tam po jakimś tygodniu, jeżeli nasz wniosek będzie spełniał wszelkie wymogi, dostaniemy, nie wiadomo po jakim czasie, bo to nie jest określone, drogą korespondencyjną, nie wiadomo na jaki adres, bo jeżeli turysta tutaj przyjedzie na kilka dni, może on być jeden dzień tutaj, za chwilę gdzieś indziej, dostaniemy tą nalepkę. Także to jest kolejny absurd i w ogóle nie wiadomo, kiedy te nalepki będzie można uzyskać, bo na ten moment nie można sobie już załatwić tej nalepki, więc jeżeli gdzieś tam 1 lipca ma ruszyć ta strefa czystego transportu 1 lipca 2024, jeżeli w ciągu miesiąca wszyscy się rzucą na te nalepki, no to nie wiadomo ile osób tak naprawdę je dostanie w czasie. No i ostatnia kwestia, 10 absurd, to jest no takie wywłaszczenie, no można powiedzieć wywłaszczenie. W Konstytucji oczywiście wywłaszczenie pod cele jakby publiczne, cele wyższe jest dopuszczalne, Konstytucja, ale tam jest zapis za słusznym odszkodowaniem. I tutaj w przeciwieństwie do tego, jak zakazywano pieców, kominków w Krakowie i dawano dotacje na wymianę pieca, to tutaj nie ma żadnego odszkodowania, żadnej dotacji na wymianę samochodu. Czyli ludzie są po prostu wywłaszczani bez odszkodowania. No i to jest kolejny już 10 absurd tutaj, jak naliczyłem, ingerencja w prawa własności bez żadnego odszkodowania, czyli to jest no wbrew Konstytucji. Także jest to strefa czystego absurdu, strefa czystej głupoty. Ja rozumiem, że można tak na przykład w Krakowie pomyśleć o jakiejś strefie czystego transportu, gdzie eliminuje się, no ale chociażby no, silniki dwusuwowe na przykład, no nie? Ja wiem, że jest wielu pasjonatów starszych aut, ale z drugiej strony pomyślmy sobie, jeżeli stoi tam 50 osób na przystanku i ktoś sobie przyjeżdża jakąś motorynką czy jakimś crossem z silnikiem dwusuwowym i stoi na tym przystanku, później rusza, no to ten cały smród, dym, tym ludziom szkodzi, no bezwzględnie jest to nieprzyjemne i takich rzeczy można by wyeliminować, ale tutaj w Krakowie akurat takich rzeczy ta uchwała nie eliminuje, czyli nadal będą sobie stały 50 osób na przystanku tramwajowym, albo gdzieś tam przy ogródku piwnym będzie mógł ktoś przyjechać dwusuwowym jakimś tam motocyklem, starym crossem i przygazować legalnie i pojechać, zostawiając smród mieszanki paliwowo-powietrznej, bo to też może nie wszyscy rozumieją, no silniki dwusuwowe spalają mieszankę paliwowo-powietrzną, czyli trochę nie paliwowo-powietrzną, tylko paliwowo-olejową, czyli tam jest paliwo
i olej, który się spala. No i ja nie jestem przeciwnikiem takich rzeczy, ale w mieście, tak, przy dużym zagęszczeniu osób, no, uważam, że to powinno być eliminowane. No to cóż, to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Was zainspiruje do dalszych materiałów, bo trzeba z tym walczyć, z tymi absurdami. Widzieliśmy w Warszawie, jak wyglądało uchwalanie tej strefy czystego transportu. Masa osób protestowało, no ale był taki przykaz jakby partyjny, odgórny, że to musi być ustanowione, bo tutaj jakieś pieniądze nam się będą na wtedy należały do Warszawy z KPO. No i w ogóle ta cała ideologia taka, to jest takie trendy. No i zostało to przy wielkim oporze społecznym przegłosowane, mimo że ludzie domagali się referendum właśnie w tych kwestiach wprowadzenia strefy czystego transportu. No cóż, no, trzeba walczyć, bo jeżeli będziemy bierni, no to te strefy będą się powiększać, zaostrzać i nasze prawa obywatelskie będą coraz bardziej ograniczane. A co do Krakowa, myślę, że 11 stycznia będzie ta uchwała krakowska o strefie czystego transportu uchylona. Ja tam będę, bo ja zaskarżyłem, to też jest w mediach taka ściema, że wojewoda zaskarżył tą strefę czystego transportu. Nie, to ja zaskarżyłem tą strefę czystego transportu. Wojewoda co mógł zrobić, to mógł od razu unieważnić, ale tego nie zrobił. Dopiero jak ja zaskarżyłem tą strefę czystego transportu, to wojewoda dołączył do tej skargi. Więc te skargi będą razem rozpatrywane. Ja tam będę i będziemy mieli na żywo, na szybko wyrok sądu i myślę, że to będzie wyrok taki kompromitujący władzę Krakowa. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam z Wieliczki. Przeziębiony pan Bartek z lekko podbitym okiem po charytatywnej gali boksu. Dzięki za uwagę. Cześć.